Czołem, witajcie, jest Amberka i witam was właśnie w ten, słuchajcie, piękny wschód słońca. To jest nasz kolejny odcineczek ze serii Świat, ale jest tylko jeden blok, dokładnie tak, no bo pewnie już wiecie, zasady znacie, że jest tutaj po prostu jeden bloczek, od którego zaczynaliśmy i po zniszczeniu go znowu on się odtworzy na nowo. Mamy różne biomy i mamy, słuchajcie, różne możliwości. Z jednego bloku zrobiliśmy, słuchajcie, już taką wysepkę, gdzie jest właśnie domek na drzewie, gdzie mamy, słuchajcie, psa, mamy lisa, czy chociażby krowy grzybowe, jakby, ja nie wiem jak to się stało, ale w każdym razie... Seryjka wam się podoba, więc słuchajcie, lecimy z kolejnymi odcineczkami. Przypominam o tym, żebyście pisali oczywiście komentarze i subskrybowali kanał, bo codziennie o 7 rano macie filmy. I też przypominam o naszej zasadzie, że najbardziej lajkowany komentarz z poprzedniego odcinka wygrywa to, że 3 pomysły właśnie z tego komentarza zrealizuję w następnym odcinku. Czyli słuchajcie, tutaj na karteczce mam zapisane wszystko ładnie od użytkownika Szaman Yolo, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wpadły śmieszne propozycje, a mianowicie zrobić większą wyspę, co na pewno sobie uczynimy, zrobić źródło wody i słuchajcie, teraz najśmieszniejsza rzecz jest to, abym zrobił dokopanie się do następnego biomu, czyli że, no bo jeśli ktoś tutaj nie wie, jeżeli ktoś jest nowy, to chodzi tutaj o to, że właśnie wykopując cały czas ten klocek, po jakimś czasie w końcu dokopiemy się do kolejnego biomu i to jest o tyle śmieszne, że nie mam pojęcia, ile bloków potrzebujemy. Póki co w tej serii wykopaliśmy ponad 803 kratki. Tak, i jakby nie bardzo wiem, słuchajcie, jak my mamy się dokopać do kolejnego biomu, ale spróbować można i tutaj w ogóle patrzcie, dostaliśmy, ty, grassblock. No to grassblock to jest całkiem fajna sprawa, więc wiecie co? Ja też sobie tutaj pod odcinkiem, przed odcinkiem właśnie ogarnąłem, że chciałbym powiększyć wyspę o mniej więcej te 3 kratki szerokości, tylko z jedną rzeczą. Chciałbym, aby to, słuchajcie, była ziemia. Więc jeżeli uda nam się wykopać tyle ziemi, to poszerzymy faktycznie właśnie świat o te 3 kratki. Dodatkowo mieliśmy zrobić źródełko wody, więc słuchajcie, ja już w tym momencie zrobię po prostu nieskończone źródełko wody. I mam nadzieję, że tutaj Szaman Yolo będzie po prostu zadowolony. Nie wiem, czy to nam wyjdzie, ale spróbujemy. Możemy to w ogóle zrobić na dole, bo przecież my też mamy, słuchajcie, tutaj rozbudowę na dole. Więc spróbujmy, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale słuchajcie, dobra, zrobimy w tym miejscu. Patrzcie, tutaj cyk, cyk, cyk. Tutaj zrobimy cyk i teraz tak. Jeden lód, drugi lód i teraz tak. Rozwalamy, rozwalamy i mamy nieskończone źródełko wody. Możemy sobie nawet to napełnić i sobie teraz poprzenosić gdziekolwiek by nam się chciało. Możemy zrobić teraz źródełko ładne, nawet, słuchajcie, tutaj na górze. Jeżeli będziemy tego chcieli. A jeśli nie, to nie musimy. Wiecie, to w ogóle ten grass block, to bym sobie podkładał tutaj. O, tutaj bym sobie, słuchajcie, to zostawił. Halo. Coś mi tu gra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, miałem powiększyć wyspę, miałem się dokopać do kolejnego biomu, więc oczywiście sobie to poczynimy. Więc po prostu kopmy. Kopmy, słuchajcie, przed siebie, bo serio, tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia. Jeżeli uda nam się przekopać właśnie do kolejnego poziomu, to będę naprawdę bardzo zachwycony, bo póki co jesteśmy na biomie zimowym, co zresztą chyba widać mniej więcej po blokach. A jaki jest następny? Nie wiem. Możecie mi w ogóle spoilerować w komentarzach. Jakby różne rzeczy możecie mi śmiało spoilerować. Myślę, że jeżeli byście mi czasem jakąś podpowiedź dali, to by było kozacko, słuchajcie. O, mamy. Znaczy, spoilerować to może średnio, ale dawać podpowiedzi, to jest dobry plan. I teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj zajączka i za bardzo nie wiem, co z tym zajączkiem zrobić, bo w sumie mamy marchewki i można by go spróbować rozmnożyć, tylko że on nie ma, słuchajcie, z kim się rozmnożyć. No niestety, pani królikowej, to my nie mamy, więc jakby wariacie. Ja pana bardzo przepraszam, ale na razie niestety towarzystwa tutaj dla pana nie mam, nie mam ani kumpla, ani kumpeli, więc mam nadzieję, że słuchajcie, może wypadnie nam po prostu jakiś kolejny, nie? Znaczy, bądźmy tej myśli, że słuchajcie, wypadnie nam kolejny królik i wtedy będziemy mogli śmiało po prostu tutaj zrobić... nie wiem, czy to farmę królików, czy cokolwiek innego, ale myślę, że to byłby całkiem nie najgorszy pomysł. I też pomyślałem, że słuchajcie, można poszerzyć wyspę, zaraz pokażę wam w jaki jeden całkiem ciekawy sposób. Wydaje mi się, że to będzie całkiem ciekawe, aby słuchajcie, zrobić, patrzcie, bloki śniegu i z tych bloków śniegu też zrobić, słuchajcie, tutaj taką... Czekajcie, czy ja w ogóle mam więcej śniegu? O, mam więcej śniegu. Można by zrobić, słuchajcie, taką platformę śniegową, taki wątek, to by było spoko, żeby z każdego biomu był jakiś wątek po prostu na naszej wyspie. Więc możemy to w ogóle tutaj zrobić. Patrzcie, mamy całkiem sporo bloków, więc zróbmy tutaj faktycznie poszerzenie wyspy poprzez zrobienie takiego śnieżnego motywu. Ej, to będzie kozak, patrzcie, w ten sposób. O, i tutaj resztę sobie już wypełnimy normalnie dirtem. Tutaj będzie, słuchajcie, wszędzie dirt, ale jednak motyw śniegu będzie zachowany. Tak samo możemy zrobić z właśnie gliną, bo przecież glina była w naszym pierwszym poziomie, oraz ze stone'em, bo stone był na naszym drugim poziomie, a to jest właśnie trzeci, tak jak już wspomniałem, więc naprawdę, słuchajcie, tutaj możliwości jest bardzo dużo i tak jak mówię, jeśli dzięki Szamanowi Yolo dokopiemy się do kolejnego poziomu, to będą jeszcze bardziej niezliczone tutaj możliwości, więc słuchajcie, no tak jak mówię, ja pokładam tutaj spore nadzieje, że może się uda... Wow. Okej. Takiego funfla to ja się nie spodziewałem. Ej, ale to... Nie, no to taki ziomek to mi pasuje. Akurat taki ziomek to mi naprawdę pasuje. Jakby... nie bardzo mam do ciebie miejsce, ale... Idź tam do tego lodowego świata, na tą wysepkę pseudolodową i sobie tam zostań, bo tam jest mniej więcej twoje... halo.
Halo, ja jakby współpracę. Słuchajcie, on nie chce współpracować. A może niech on sobie biega? Ty, a w ogóle gdzie jest królik? Ej, wie ktoś, gdzie jest królik? O nie, ej, jeżeli pies na... Ej, czy lisy jedzą króliki w Minecrafcie? Oj, one to raczej kury atakują. Słuchajcie, nie mamy królika. Niedźwiedź póki co jeszcze jest, ale słuchajcie, trochę się obawiam, że on spadnie. Ej, serio, tego się akurat obawiam, więc możecie pisać, co ja powinienem zrobić z niedźwiedziem, bo ja nie mam liny, żeby go, słuchajcie, nawet gdzieś przymocować, a robić mu zagrodę. O, to by była zagroda na pół wyspy. On jest tak olbrzymi, słuchajcie. No jedyne, co mi przychodzi na myśl, to żeby faktycznie tutaj płotki postawić. I słuchajcie, to zrobimy, serio. Musimy tutaj zagospodarować miejsce dla tego niedźwiedzia, bo jak on nam spadnie, to słuchajcie, będzie katastrofa. To po prostu będzie katastrofa. Więc słuchajcie, zróbmy faktycznie mu tutaj płoteczki. Okej, dobra, zrobimy sobie w ten sposób. Zrobimy sobie w ten sposób. Teraz zrobimy, czekajcie, cyk, cyk, cyk. Okej, teraz pyk. Dobra, słuchajcie, 9 płotków. Nie wiem, czy nam tutaj da radę, ale wydaje mi się, że będzie git, więc słuchajcie, spróbujmy go faktycznie tutaj sobie zamknąć. Może nie będzie najwięcej miejsca. Ja wiem, wariacie, ja wiem, że za dużo miejsca tutaj dla ciebie nie będzie, ale mam nadzieję, że ci tyle wystarczy. Czy on przez to przejdzie? Na wszelki wypadek tutaj też tak zrobię, słuchajcie. I tutaj też na wszelki wypadek tak zrobię. Okej, okay. Tutaj jest twoja zagroda i ty sobie tutaj śmiało żyj. Baw się dobrze. Tutaj mamy jeszcze Dark Oak Sapling, ale one nie, pojedynczo nie wyrosną, więc ja mogę sobie tutaj postawić, żeby po prostu było trochę ładniej i liczyć na to, że tutaj Grasdirt w ogóle nam przejdzie gdzieś dalej. A jeśli by nie przeszedł, no to przecież mam jeszcze grasblok, więc słuchajcie, lecimy, dokopujemy się do kolejnego poziomu, ale ja tylko szybciutko wam przypominam, żebyście wpadli na www.abraity. Jest to pierwsza linijka w opisie. Możecie zakupić taką kozacką koszulkę Abratym, czy to słuchajcie, w niebieskim, wakacyjnym kolorze, akurat no, na lato jak znalazł, czy w jakimś innym. Pamiętajcie, że są i bluzy, i kubki, i poszewki na poduszki, i już niedługo, słuchajcie, będą plecaki w ogóle. A! Plecak mogę pokazać wam jutro, bo słuchajcie, tam leży w ogóle z tyłu plecaki Abratym, fajna sprawa. I przypominam, że od 99 zł jest darmowa dostawa, czyli już przy zakupie dwóch takich koszulek masz przesyłkę za 0 zł. Obczajcie, kończy www.abraity. Pierwsza linijka w opisie, naprawdę bardzo warto przejść, bo jeśli ktoś po prostu poluje na coś, bo jest jakimś widzem, czy po prostu nawet fanem, no bo niektórzy to się fanami określają, chociaż dla mnie to ja bym wolał być widz, youtuber, jak już, albo kumpel, to wiecie, co robić. A teraz tak, w ogóle złoto nam wypadło, słuchajcie, i jakby nie cieszę się z tego powodu, że ja się spodziewałem, że będą nam deksy wypadać, ale okej, okay, znaczy wiecie, złoto też jest kozackie, umówmy się, złoto też jest spoko. Ej, redstone to już fajnie, jakiś mechanizm. Ej, to może i diaksy będą? Ej, znaczy wiecie, ja powiedziałem, że się ze złota nie cieszę, to oczywiście nie jest prawda, wiadomo, że się cieszę, ale wiecie, co mam na myśli, no kurczę, no głupi nie jesteście, rozumiecie, chodzi o to, że ja się spodziewałem tutaj, jeżeli już jakaś ruda, to że jakiś diaks będzie, a tutaj w ogóle, ty, mamy lisa kolejnego, tutaj jest, słuchajcie, przymocowany, znaczy, przymocowany, no, zamieszczony jeden, drugi, słuchajcie, on chyba ewidentnie chce tam zostać, a ja nie mam płotka, żeby, słuchajcie, mu to, kurczę, nie mam jak przetransportować tego lisa do tego drugiego. Bo jak otworzę to, to drugi też wyleci. Więc słuchajcie, jedyne co mi przychodzi na myśl, to teraz szybko sklecić tutaj płoteczek. I patrzcie co wykminimy. Patrzcie, słuchajcie, co tutaj wykminimy. Zamkniemy, słuchajcie, tego tutaj. Okej, okay, dobra. Okej, okay, i teraz słuchajcie, trzeba będzie je połączyć. Więc ja muszę jakoś tutaj przejść. Możemy na... dobra, teraz nie wyjdzie. I teraz słuchajcie, trzeba zrobić tak, aby... Nie to, aby oba, słuchajcie, się ze sobą połączyły. Okej, okay, no, dobra. Ty, no picobello, słuchajcie, to było 5 razy prostsze niż myślałem. To w ogóle naprawdę, nie, no to lajtowo, słuchajcie, mamy dwa zamknięte takie same lisy, nie mamy tylko borówek, więc słuchajcie, my oczywiście tutaj kopiemy dalej i lecimy z tematem, bo tak jak mówię, chcemy się dokopać do kolejnego poziomu, nie wiem na ile to jest realne, naprawdę nie mam pojęcia na ile to jest realne, ale próbujemy, ewidentnie, słuchajcie, próbujemy i jestem w ogóle ciekaw, co będzie następne. A, tu ja się w ogóle rozmyłem, halo, halo. O, dobra, już jest git. Serio, bo co tutaj my możemy mieć? Możemy mieć jakieś, słuchajcie, góry. Możemy mieć jakąś dżunglę. Ej, dżungla to by była kozacka akurat, nie? Słuchajcie, jakąś papugę mieć na skyblocku. To by było tak epickie. To by było naprawdę epickie, więc ja na to liczę. Serio. Ale kolejny? Dobra, panie, to idź tam, pan. Idź pan. No, idź. Słuchaj ten tłusty tyłek. No idź pan, dobra, o, i teraz tak, zrobimy ci tutaj zagrodę tak, żebyś ty nie powychodził. Więc pozwól, że ja sobie to skopię i zrobię wam po prostu dużą zagrodę, okej? Okay? Pasuje?
Mam nadzieję, że pasuje, bo jak nie będzie pasowało, no to sorry, ziomy, ale tutaj nie za dużo nie za duże mamy pole manewru, więc zrobimy w ten sposób. Dobra, nie wyjdziecie? Chyba nie wyjdą, słuchajcie. Dwa niedźwiedzie polarne, dwa lisy polarne. Całkiem ciekawie, słuchajcie, się robi. A i w ogóle wam przypominam, żebyście, słuchajcie, wpadli na Instagram. Tak, bo ja tutaj tak cały czas przypominam, a wy nawet o tym nie pamiętacie. Słuchajcie, przecież Instagram u mnie oczywiście działa. Są stories, są nowe fotki. Ja tak nie reklamuję tego Instagrama nigdy, a może w sumie warto by było. Obczajcie, kończę. Abra i ty. Macie i tutaj na ekranie wam się wyświetla i macie też w opisie. Tutaj w ogóle jeszcze mączkę kostną, słuchajcie, dostaliśmy, więc na pewno sobie to wykorzystamy i zrobimy sobie marchewki wyrośnięte, bo można je przecież oczywiście teraz ogarnąć, tak? Patrzcie, zrobimy sobie w ten sposób, zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj jeszcze kolejne jakieś leżą i teraz, słuchajcie, możemy sobie rozwinąć znowu świnki. Dokładnie tak, dwie kolejne świnie. Mamy, słuchajcie, już wobec tego cztery świnie. Jeden warchlak i trzy takie duże, nie? No, więc całkiem spoko, bo rodzinka nam się tutaj rozwija. Niestety nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd wziąć pszenicę dla krów oraz nie wiem, skąd wziąć pszenicę dla owcy i w ogóle skąd wziąć drugą owcę. To jest całkiem niezłe pytanie, więc nie bardzo jestem teraz w stanie tutaj pomóc, ale póki, słuchajcie, w ogóle mamy blok złota, to ja bym chciał go centralnie tutaj umieścić, bo to jest, słuchajcie, kozak, rozumiecie to? Mamy, słuchajcie, blok złota. Niech cały świat widzi, że my mamy blok złota. Niech cały świat widzi i niech każdy wie. Ej, serio, ale tak odnośnie tego nowego biomu, to już jest chyba, czekajcie, to jest drugi odcinek, kiedy mamy ten sam biom i właśnie nie mam pojęcia, co zrobić, żeby, słuchajcie, przekopać się do kolejnego. Bo wiecie, potem jak się przekopiemy do kolejnego, to się robi bedrock, 10 sekund czekania i jesteśmy w kolejnym i wszystko zgi... Nie, 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 daję ci kości, daję ci kości, daję ci kości. Wow, nie, daję ci kości, wariacie. Daję ci kości, nie żartuję. Ej, naprawdę, ja nie chciałem go uderzyć, ja chciałem wykopać klocek. Czy wie ktoś, jak udobruchać pieska? Ej, nie, no naprawdę, ja nie chciałem. Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, muszę spróbować pójść po jakieś mięso. Ewidentnie, słuchajcie, pójść po jakieś mięso. Czekajcie, czy ja mogę tędy jakoś spróbować? Nie, ja muszę wejść, słuchajcie, tutaj. Muszę wejść teraz tutaj i, słuchajcie, musimy spróbować ogarnąć jakieś mięso, bo naprawdę mamy tarapaty, słuchajcie. Mamy po prostu tarapaty. Dawaj mi... O, mięso zombiaka. Dobra, daję ci, stary, mięso zombiego. Mam nawet to, mogę ci dać wszystko, tylko przestań mnie gryźć. No, podskakujesz? Daję ci. O! Serduszka były. To może mnie teraz polubi. Polubisz mnie czy nie? Wariacie, polubisz mnie? No. A to może teraz kość. Może teraz kość. Ej, nie, słuchajcie, on naprawdę nie chce współpracować. Ja się go trochę obawiam. Słuchajcie, troszeczkę się go tutaj obawiam. Kurczę, no. Nie, no błagam. Polub mnie. Ja ci daję tutaj mięso, stary. Ej, naprawdę, dobra, bierzemy andezyt, słuchajcie. I teraz tak, samemu muszę zjeść. Ej, my naprawdę nie spodziewałem się takich tarapatów, słuchajcie. Naprawdę. Dobra, okej, okay. Ej, on nie ma jak wyjść stąd. Zapomniałem, że tu jest przecież furtka. Okej, okay, to mam nadzieję, że moi drodzy, mu się odwidzi, że za jakiś czas mu się po prostu odwidzi i że on mnie polubi, bo ja na... Ja bym chciał go oswoić, a nie się z nim tłuc. Daję mu kość. Ale on, słuchajcie, nie chce już współpracować. A jak dam ci znowu mięso? No dałem ci mięso. Nie, dobra, słuchajcie, my musimy poczekać. Po prostu, ej, bardzo mi przykro, bo ja jestem wielkim fanem psów ogólnie. To są moje ulubione zwierzęta. I naprawdę chciałem kopać kolejny klocek, a nie spodziewałem się, że mi tutaj pies wyskoczy, no błagam. Więc trochę, słuchajcie, przypałowa sytuacja. Musimy sobie w ogóle zrobić kolejną łopatę, więc na razie, słuchajcie, tym psem nie będę się przejmował, bo tak jak mówię, mam wrażenie, że ja wrócę, słuchajcie, tutaj, wiecie, na następny odcinek i akurat on się tutaj ogarnia. Przynajmniej taki jest plan, bo jeżeli, słuchajcie, on nam się nie ogarnie i on mnie będzie nienawidził całe życie, to wariacie, no, dogadamy się, co? Już? Ej, chyba już... No i picobello, gościu, patrz! I od razu odszedłem na kawałek i od razu Fafik, słuchajcie, jest kozaczek. Nie, no a właśnie, pamiętajcie, żeby go nazwać, słuchajcie, bo on może być Fafik, a on może się nazwać inaczej. W ogóle popchnijmy go, słuchajcie, do tego drugiego pieska. Będzie można im dać oczywiście jakieś tam inne obroże, żeby można je było rozróżniać, no bo wiadomo, że piesy to w Minecrafcie takie same są, no nie? Więc ty sobie tutaj zostanie, a ja próbuję się dokopać, słuchajcie, do tego kolejnego levelu. Dokładnie tak, tylko że problem jest taki, że, słuchajcie, ja mniej więcej na 15 minucie odcinka muszę kończyć z tego powodu, no słuchajcie, że ja nie mam tutaj internetu. Widzicie, że jestem na wyjeździe i słuchajcie, żeby wrzucać odcinki, ja muszę iść na plażę i w 30 stopniach sobie stać z dwoma telefonami, jak po prostu głupek, jako jedyny na plaży w ten sposób, tak kurde z rękoma i czekać, aż mi się wrzuci film. Więc to godzinę trwa, albo i dłużej. Więc nie bardzo chciałbym robić tutaj na przykład pół godziny materiały, więc liczę na to, że przekopiemy się i że będzie git. W ogóle ile tego złota tutaj wypada. Więc no niestety, ale chyba Szaman Yolo, nie uda mi się zrealizować twojego życzenia, ale mam nadzieję, że to rozumiecie, bo i tak fakt, że w ogóle...
A jeszcze mi lampka spadła. Fakt, że w ogóle słuchajcie, tutaj robię te filmy, to i tak jest naprawdę. To nie jest łatwa rzecz, serio. Sami widzicie, co się dzieje, nawet lampka mi spadła. No nie, no to jest po prostu jakiś szok. Ale trzeba je robić, żebyście wy mieli to tutaj oglądać. Więc chyba nie uda nam się przekopać do kolejnego poziomu, niestety. Ale zrobimy to pewnie już, słuchajcie, w następnym odcinku. Więc ja szybciutko wam przypominam, żebyście wy subskrybowali kanał. Najlepiej z dzwonkiem. O, słuchajcie, to akurat nam się bardzo przyda. Z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę, więc możemy sobie to śmiało rozkopać. Więc słuchajcie, koniecznie z dzwonkiem subskrybujcie, bo codziennie o 7 rano macie tutaj oczywiście odcineczki i pamiętajcie o tym, żeby wpaść na www.abraety, pierwsza linijka w opisie, dokładnie tak, są kozackie, słuchajcie, koszuleczki, czy to niebieskie, czerwone, białe, czarne, zielone, słuchajcie, i są także kolorowe bluzy, są kubeczki fajne i jest nowa kolekcja Abra Team Galaktyka, związana właśnie z tą serią, więc obczajcie sobie, kończę www.abraety, darmowa dostawa od 99 zł, pozdrawiamy jeszcze Szamana Yolo, przypominam, i piszcie komentarze, bo najbardziej lajkowany komentarz wygra to, że zrobię zadanie w następnym odcinku, a tymczasem dobrego dzieńczka, eleczko i pół!